Fundacja Avalon przyjechała na Poland Rock Festival po to, żeby tutaj na miejscu wspierać osoby z niepełnosprawnościami. I to na dwa sposoby, bo z jednej strony chcemy pomagać tym osobom z niepełnosprawnościami, które przyjadą na festiwal, które odważyły się, by wystarczy zacząć, by przyjechać tutaj, bawić się, no i podjąć to wyzwanie bycia na festiwalowym terenie. Tu jest mnóstwo dogodnień i na pewno świetnie spędzą czas, a my będziemy się starali jako fundacja im w tym pomóc. Oprócz tego będziemy także chcieli dużo mówić i rozmawiać z osobami pełnosprawnymi na temat niepełnosprawności w Polsce. Będziemy chcieli zmieniać postrzeganie niepełnosprawności, będziemy chcieli edukować, uświadamiać i generalnie uczyć empatii w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. To jest nasza misja tutaj na Poland Rock Festiwalu. Pomagamy organizatorowi festiwalu przed jego realizacją, pomagamy tutaj na miejscu, będziemy starali się także pomóc po, czyli podsumować te wszystkie nasze działania po to, by osoby z niepełnosprawnościami tutaj i na wszystkich innych festiwalach w Polsce czuły się jak najlepiej. Jestem Aneta Szczebiatowa z Zachodniopomorskiego. Zdajesz sobie sprawę, że niewielki krawężnik może być dla kogoś wielką przeszkodą. To jest naprawdę coś, czego powinniśmy się wszyscy uczyć, że dla nas pokonanie jakiegoś stopnia to jest coś łatwego, tak? A są osoby, dla których to może być duży problem. Tomasz Jakub Sysło, jestem z Wrocławia, od 30 lat na wózku. Czy korzystałeś z rampy przed sceną? Tak, korzystaliśmy właśnie przed chwilą na koncercie Dżemu. Rzeczywiście lepiej widać. Jestem tutaj już drugi raz. 3 lata temu byliśmy, było dużo górek i dużo piasku. Tutaj jest płasko. Zatem chciałem przyjechać z rodziną i pokazać swoim dzieciom, jak to jest na festiwalu rockowym. Bardzo mi się podoba pas startowy lotniska, to jakby centralna część festiwalu, bo jest asfalcik i łatwo się jedzie. Oczywiście te tereny zielone po lewej i po prawej stronie, przez to, że jest to festiwal rockowy, więc jest kurz, jest trochę nierówno. Korzystam z kółka freewheel, więc na razie jest ok. Jeśli nie mogę gdzieś dojechać, to po prostu proszę o pomoc. Bardzo mi się podoba prysznic, toalety. Z przyjemnością z tego korzystam. Wydaje mi się, że gdyby dodać takie ciągi komunikacyjne zrobione z gum, to już byłoby idealnie. Kolejny jasny punkt naszej obecności na festiwalu Poland Rock, czyli jest z nami Krzysiek Stern, multisportowiec, człowiek, który dzisiaj w namiocie warsztatowym Akademii Sztuk Przepięknych mówił o tym, jak się złamać i nie załamać, razem zresztą z Agnieszką. Piękne wystąpienie, piękne opowieści mówiące o tym, że niepełnosprawność to nie jest słabość, niepełnosprawność to nie jest koniec świata. Krzyśku, powiedz mi, na takiej imprezie, taka organizacja jak Fundacja Avalon, to jest coś, co powinno mieć miejsce? Ja uważam, że te organizacje, które zajmują się sportem, robią super robotę, bo to my jakby wyłapujemy te osoby ze środowiska osób z niepełnosprawnościami i zaszczepiamy w nich pasję do sportu. Oni później trafiają dalej gdzieś do związków, do klubów sportowych i naprawdę robią super robotę, ale te małe organizacje pomagają i zaszczepiają tą pasję. Krzychu, bardzo, bardzo ogromne dzięki. Dziękuję.
przybij pionę. Mega, że jesteś z nami, mega, że nam pomagasz. Krzysztof Stern przed Państwem. Wszystkiego dobrego. Baw się dobrze na festiwalu. On jest pierwszy raz na Polendroku. Nie wiem, czy wiesz, że na Polendrok się nie przyjeżdża. Na Polendrok się wraca, w związku z czym myślę, że będziesz tutaj wracał co rok. Dzięki ogromne. Ze mną Agnieszka Harasim, która jest naszą panią od porad i udzieliła tych porad mnóstwo. No to udziel teraz takiej porady najważniejszej. Gdybyś miała osobie, która przyjdzie do ciebie, powiedzieć, czy ja mogę jechać na festiwal, osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku, przychodzi do ciebie i zapyta cię, czy ja mogę pojechać na festiwal, Poland Rock Festival, a jeżeli mogę pojechać, to co może mi pani doradzić? To co byś doradziła? Ja byłam tutaj tydzień i po tym tygodniu mogę powiedzieć, że nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tutaj przyjechać. Jedynie co, jeżeli osoba porusza się na wózku, to żeby wzięła po prostu pod uwagę to, że jest troszeczkę nierówny teren na trawie i jednak te dostawki, te podnoszone koła robią tu robotę i nie trzeba się tak męczyć. Jak macie fajnych znajomych, to weźcie też ze sobą paczkę pełnosprawnych, tak żebyście mieli wsparcie. Spanie po namiotach też jest do ogarnięcia, są dostosowane prysznice, sprawdzane, to i to je są też dostosowane. Także naprawdę ja polecam z całego serca. Powiedz, bo podchodziło do ciebie sporo osób, pytało o... powiem szczerze, byłem zaskoczony czasami konstrukcją i głębokością tych pytań. Widać było, że przychodzą do ciebie osoby, które gdzieś mają w swoim życiu niepełnosprawności i po prostu potrzebują wsparcia. Czy były jakieś takie pytania, które cię szczególnie zaskoczyły i czy widziałaś, że to ma sens, że to pomaga ludziom? To znaczy, najwięcej pytań, jakie były do mnie kierowane, to były odnośnie osób z niepełnosprawnościami. Że ktoś ma w otoczeniu, w rodzinie, chciałby pomóc, czym my się zajmujemy, czy my możemy jakieś wsparcie tutaj udzielić, czy generalnie, czy na przykład jest prawnik u nas, tak, że potrzebna jest pilna pomoc prawnika. No i wtedy od razu kierujemy do naszego centrum kompleksowego, bo mamy to już na stanie, tak. Także no tutaj myślę, że temat osób z niepełnosprawnościami został szeroko tutaj ujęty. Mam nadzieję, że rozświetliłam troszeczkę tutaj, że tak powiem, zakres. No i że osoby pełnosprawne, które przyszły do nas po prostu, nie będą się bały pomagać, pytać. Mają tutaj większą wiedzę, warsztaty były świetnie przeprowadzone. Także wydaje mi się, że na pewno będzie większa świadomość. To jeszcze na koniec jedno pytanie. Ty jesteś Woodstockowiczką, Polendrokowiczką po raz pierwszy. Opowiedz o swoich wrażeniach. Powiedz, jak to jest ten pierwszy raz? Bo powiem szczerze, zawsze mnie to fascynowało, bo mój pierwszy raz był bardzo dawno temu. Jestem ciekaw, jak z twojej perspektywy wygląda taki festiwal. No, ja mam wrażenie, że w sumie byłam tu dwa dni, tylko takie intensywne, bo no, tyle się działo, że ja myślę, że tak będę odtajać za dwa tygodnie. Ale bałam się. Ja nie ukrywam, że ja się bałam tutaj przyjechać na cały tydzień, spać pod namiotem. Takie dostałam wsparcie, że naprawdę ja bardzo dziękuję z całego serca. Także tutaj byłam zaopiekowana z każdej strony. My bardzo dziękujemy tobie, bardzo dziękujemy wam, trzymajcie kciuki, zaglądajcie na www.fundacjaawalon.pl, zaglądajcie na nasze media społecznościowe i obserwujcie, co robimy nie tylko na Poland Rocku, ale przez cały rok, bo Fundacja Avalon ma mnóstwo aktywności, w które warto się angażować. No i cóż, do zobaczenia na festiwalu, prawdopodobnie za rok, bo nie wyobrażam sobie, że Fundacja Avalon na Poland Rocku nie będzie. Bardzo ogromne dzięki tobie, dzięki wam i do zobaczenia. Pa!